Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku remis Polski z Austrią, czyli kolejny słaby mecz kadry Brzęczka. Piątek w Anglii, szczęsny w Hiszpanii? Czy to jest możliwe? Diego Maradona uczył Messiego rzutów wolnych. Fenomenalna bramka młodzieżowego reprezentanta Polski. Premia dla Van Dijka. Groźny uraz Jakuba Błaszczykowskiego. Carlitos opuszcza Legię Warszawa. Wczoraj na kanał przyszło 181 nowych widzów, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem w ogóle dlaczego jeszcze tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk na dole, wtedy nie ominiecie żaden film odnośnie piłki nożnej właśnie na kanale Ostatni Gwizdek. Jeżeli nie chcesz słuchać, no to możesz sobie przewinąć już do newsów, a jeżeli chcesz mnie wysłuchać, bo mam kilka informacji do powiedzenia, no to zachęcam do pozostania. Jak pewnie wiesz, istnieje Gwizdek, Ostatni Gwizdek Shop i tam sprzedaję taki merch po prostu związany z piłką nożną, ale też ciut z kanałem. I jak wiecie, są tam m.in. takie koszuleczki, albo na przykład nawet takie case'y. Widać teraz dobrze, ale już pracujemy nad taką nową edycją sklepu, tak żeby dopracować to jeszcze lepiej, żeby zrobić taką fajną naprawdę markę odzieżową. Dlatego warto chyba czekać, bo jeszcze w tym roku coś się pojawi, a jeżeli jeszcze chciałbyś kupić coś z tej starej kolekcji, bo są naprawdę fajne rzeczy, możesz sobie zresztą sprawdzić na Ostatni Gwizdek Shop, no to z kodem RABACIK masz 10% zniżki. Dziękuję także za wszystkie pozytywne oceny, jakie zostawiacie, bo naprawdę to mega motywuje. Mogę też zapowiedzieć, że niedługo pojawi się na kanale film z Questkiem z boiska, to już drugi film. Chcieliście, wiem, że chcieliście, dlatego pojawi się taki właśnie film. No i zapraszam także do klubu Football Team. Jeżeli masz konto i masz plus 100 overall, no to dołącz po prostu do nas, do ekipy. No, zróbmy taką silną drużynę po prostu. Pomóż nam, jeżeli masz jakąś właśnie dobrą postać w tej grze. A jeżeli nie grasz, a chciałbyś zagrać, to jest darmowa gra przeglądarkowa w trybie takiego menedżera piłkarskiego. Link do gierki w opisie. No i ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Tym razem zadam wam bardziej kreatywne pytanie. Dlaczego reprezentacja Jerzego Brzęczka gra tak słabo? Czekam na wasze odpowiedzi w sekcji komentarzy. Najciekawsze wypowiedzi umieścimy w przyszłym odcinku na naszym kanale. Reprezentacja Polski zremisowała 0-0 w meczu z Austrią w eliminacyjnym meczu do Mistrzostw Europy 2020. Magia Stadionu Narodowego, delikatnie mówiąc, nie pomogła podopiecznym Jerzego Brzęczka. Austriacy przyjechali jak po swoje, goście grali tak jak chcieli. Reprezentacja Polski zagrała kolejny kompromitujący mecz, który głównie dzięki Fabiańskiemu udało się zremisować. Styl gry jest, przepraszam, jego po prostu nie ma. Minął rok pracy Jerzego Brzęczka z kadrą. Czy jest jakiś progres od tego czasu? Niestety można odnieść wrażenie, że Polacy stoją w miejscu, a może nawet się cofają. Widzi to m.in. Jan Tomaszewski, który skrytykował obecnego selekcjonera. Nie podobał mi się mecz. Całe szczęście, że Austriacy nie wykorzystali sytuacji, które mieli. Oni grali słabo, a my jeszcze gorzej. Gdyby nie Fabiański, najlepszy zawodnik w naszej reprezentacji obok dwójki stoperów, to byśmy to spotkanie po prostu przegrali. Jurek Brzęczek nie panuje nad reprezentacją Polski, a my już teraz powinniśmy przygotowywać się do meczów na Mistrzostwach Europy. Powinniśmy grać tak, jak mamy grać w finałach. A tutaj jest jedna wielka improwizacja i boska drużyna. Bóg wie, kto w niej zagra. Gra jest coraz słabsza. Jurek Brzęczek powinien się podać do dymisji. Zupełnie odmiennego zdania jest prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Na pewno te spotkania z Austrią i Słowenią nie były to dwa nasze najlepsze mecze, ale z tego poniedziałkowego jestem zadowolony. Austria to jest średniej klasy, solidna europejska drużyna. Można powiedzieć, że Austriacy pod względem posiadania piłki, boiskowej inteligencji byli od nas nieco bardziej dojrzali. Więcej sytuacji stworzyliśmy jednak my. Najważniejsze, że jesteśmy liderami grupy. Bierzemy ten punkt i jedziemy dalej. Niestety reprezentacja Polski zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Najprawdopodobniej awansujemy na Euro 2020, jednak mamy na tym turnieju zagwarantowaną kompromitację, jeżeli będziemy dalej grali w taki sposób. Niech podsumowaniem obecnego stanu kadry będzie pomeczowa wypowiedź Jerzego Brzęczka na temat Piotra Zielińskiego. Jeżeli Zieliński wstanie pewnego dnia i coś mu przeskoczy w głowie, to będziemy mieli zawodnika, którego będą nam zazdrościć wszyscy na świecie. Selekcjoner nie błysnął kolejną wypowiedzią, którą uderzył bezpośrednio w swoich piłkarzy. Dzisiaj kończyliśmy mecz z trzema zawodnikami z Championship, czyli drugiej ligi angielskiej. Austria ma 18 zawodników z Bundesligi. Apeluję o rozsądne ocenianie naszego potencjału. Kartka z kalendarza.
10 września w Polsce obchodzony jest Dzień Polskiego Piłkarza. W związku z tym ostatni gwizdek życzy wszystkim polskim piłkarzom samych sukcesów w życiu zawodowym. 10 września 1972 roku w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Monachium Polacy pokonali w finale Węgrów 2-1, zdobywając złoty medal. Tego samego dnia 1985 roku urodził się piłkarz Bordeaux Laurent Kościelny. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Reprezentacja Polski delikatnie mówiąc nie zabłysnęła w ostatnich meczach eliminacyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że polscy piłkarze są tak zwanym gorącym towarem na piłkarskim rynku. Według angielskiego The Sun, Krzysztof Piątek zimą może spodziewać się oferty z Wysp Brytyjskich. Po reprezentanta Polski ma się zgłosić londyńska Chelsea, która w Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu będzie walczyć o odwołanie decyzji dotyczącej transferowego zakazu. Jednak bardzo mało prawdopodobne jest to, że AC Milan sprzeda Polaka, z którym wiąże bardzo poważne plany. Nie tylko Piątkiem interesuje się wielki europejski klub. Jak podają włoskie media, Wojciech Szczęsny może stać się częścią wielkiej wymiany pomiędzy Juventusem, Manchesterem United a Atletico, według której Polak trafiłby do hiszpańskiego klubu. W takim wypadku do Anglii przeszedłby obecny bramkarz Atletico Jan Oblak, natomiast Juventus wzmocniłby David De Gea. Jak podaje CalcioMercato.com, reprezentant Polski ma być zainteresowany zmianą otoczenia oraz nowym wyzwaniem. Czy do tego transferu dojdzie? Na pewno jest on bardziej prawdopodobny niż przejście Piątka do Anglii. Jednak jest dopiero początek sezonu i wszystkie pojawiające się informacje mogą być plotkami wyssanymi z palca. Lionel Messi jest piłkarzem, który niemalże do perfekcji opanował umiejętność wykonywania stałych fragmentów gry. Większość wykonywanych przez niego rzutów wolnych zazwyczaj kończy się strzelonym golem, tak jak to było m.in. w półfinałowym meczu Champions League przeciwko Liverpoolowi. Dużo osób zastanawia się, co jest źródłem sukcesu Argentyńczyka. Wyjawił go Diego Armando Maradona, legendarny piłkarz, który powiedział, że sam uczył Messiego wykonywania rzutów wolnych w trakcie jego pracy jako selekcjoner Albicelestes. Sam podszedł do mnie po treningu i zapytał, co ma zrobić, żeby piłka leciała tam, gdzie on chce. Powiedziałem mu, żeby trafiał ją w środek. Tysiące prób przyniosły w końcu efekt. On jest najlepszy także w rzutach wolnych. Po prostu trudno mu się już pomylić. Sam Maradona będzie miał okazję trenować piłkarzy Gimnazja La Plata, której szkoleniowcem został całkiem niedawno. W młodych nadzieja przyszłości naszej polskiej piłki. Polska kadra do lat 17 zmaga się w Pucharze Syrenki z renomowanymi reprezentacjami. W meczu półfinałowym biało-czerwoni pokonali reprezentację Szwajcarii 4-1, a jedną z bramek strzelił piłkarz Legii Warszawa, Ariel Mosur. Sami zobaczcie te kapitalne uderzenie z woleja pod poprzeczkę. Dzięki zwycięstwu nad Szwajcarami reprezentacja Polski w wielkim finale Pucharu Syrenki zmierzy się dziś z reprezentacją Anglii. Virgil van Dijk ma za sobą kapitalny sezon, który okrasił zdobyciem Ligi Mistrzów oraz tytułu najlepszego zawodnika roku przyznawaną przez UEFA. Według The Sun to nie jedyne wyróżnienie dla Holendra. Obrońca otrzymał od Liverpoolu wypłatę w postaci 750 tysięcy funtów, co ma być wynagrodzeniem za liczbę meczów z czystym kontem. W sumie takich meczów nazbierało się aż 26. Oczywiście takie pieniądze nie zostały wypłacone przez klub dobrowolnie. Taki zapis został zawarty w obecnie obowiązującym kontrakcie między Liverpoolem a holenderskim obrońcą. Według angielskich mediów Van Dijk całkiem niedługo podpisze nowy kontrakt, według którego będzie zarabiał 200 tysięcy funtów tygodniowo, co będzie niemal dwukrotnym zwiększeniem zarobku w porównaniu do obecnej umowy. W meczu eliminacyjnym przeciwko Austrii dość groźnej kontuzji doznał Jakub Błaszczykowski. Przypomnijmy, pomocnik Wisły Kraków pojawił się w miejsce słabo dysponowanego tego dnia Dawida Kownackiego. Po kilkunastu minutach Kuba musiał opuścić boisko wskutek naderwania mięśnia przywodziciela. To oznacza około 3-tygodniową przerwę. Doktor reprezentacji Jacek Jaroszewski stwierdził, że Błaszczykowskiego w tym miesiącu już nie zobaczymy na boisku. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć zdrowia reprezentantowi Polski. Ci, którzy obserwowali Legię w tym sezonie, mogą jasno powiedzieć, że współpraca między szkoleniowcem warszawskiej drużyny Aleksandrem Wukowiciem a Carlitosem, delikatnie mówiąc, nie układała się. W związku z tym była gwiazda ekstraklasy opuszcza polską drużynę i za 3 miliony euro przechodzi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dokładnie do Al Wahda. Część z tych pieniędzy zostaną przekazane Wiśle Kraków, która sprzedając Hiszpana zapisała sobie procent kwoty od następnej sprzedaży Hiszpana. Za co zapamiętamy Carlitosa?
za to, że w barwach Wisły Kraków potrafił się z piłkarzami drużyny przeciwnej bawić. Miał ten luz i pewność siebie, której nie można było zaobserwować u innych piłkarzy. Szkoda, że polska liga traci takiego zawodnika, ale niestety trochę na własne życzenie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!